Przyznam szczerze, że już nie oszczędzam się. Starszy chłopak ze mnie już. Czas ze wspomnień ściągnąć kurz. Życia nie doceniam już, lecz wiele chwil w głowie zapętliłem. Zawody miłosne, utrata znajomych i wypadki. Nie umiałem ominąć życia przeszkód. Potykam się o kłody, które życie mi podkłada, zamiast budować z nich schody. Zamiast budować te schody. Zaczynając od początku, kiedy byłem małym chłopcem, wychowałem się na wsi i goniłem małe kaczki. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, jak pokocham zwierzęta. Chodziłem wtedy w dresie i grałem w piłkę nożną. Udawałem, że gram na powietrznej perkusji i spacery z mamą. Po lasach i łąkach często jadłem poziomki i niszczyłem pokrzywy. Cóż jeszcze opowiadać o życiu czterolatka? W przedszkolu uciekałem przed wysoką dziewczyną, która chciała mnie tylko pocałować za kurtyną. Pamiętam pierwsze piwo pod mostkiem koło lasu, zimniutkie jak z lodówki. Pipi, bo nie ma czasu. Wychodzenie po szkole, za garaż z kolegami. Jako młody chłopak już woziłem się gdzie chciałem. Różne floty i podróże, nawet w najgroźniejszą burzę. W 2014 na Woodstock się wybrałem. Sam ze sobą niestety o bagażu zapomniałem. Cóż jeszcze opowiadać mam o życiu nastolatka? Życie zbyt krótkie jest, aby wahać się. Żyć na 100% takie właśnie jest całe moje szczęśliwe.